Last of Us. Co się dzieje, moi drodzy? Lecimy. Nowa gra. Poziom? Przeżyć przygodę w optymalny sposób? No normalny chyba, nie? Dobra, rozpocznijmy. Po prostu. Wybrano tryb normalny. Opcje dobrze. Ok. Tommy, posłuchaj mnie. To nasz zleceniodawca. Zleca to, jasne. Ja nie mogę stracić tej roboty. Klient nasz pan. Pogadamy o tym rano, okej? Okay? Pogadamy jutro, okej? Okay? No, hej. Suń się. Pracujesz w niedzielę, co? Czemu jeszcze nie śpisz? Już noc. Kurczę, która jest? Jest pora iść do łóżka. Ale wciąż jest dzisiaj. Szkrabie, nie teraz. Nie mam do tego głowy. Proszę. Co to? Prezent urodzinowy? No bo mówiłeś, że zepsuł ci się zegarek, więc pomyślałam... Podoba ci się? Szkrabie, to jest... Jest co? Super, ale... Nie działa? O kurczę, chyba się zaciął. Co? Nie, nie, nie. Oh, ha, ha, ha. Skąd wzięłaś na to forsę? Dragi, handluję teraz koksem. O, super. Może dorzucisz się do kredytu. Tak, chciałbyś. Okej. Okay. Dzięki, Cezar. Oho, to nieźle. Ile ona ma lat, że maluje paznokcie u stóp. Gitareczka w tle. Ładnie to wygląda. Śpi dobrze, szkrabie. Już się coś będzie działo? Daj mi tatę do telefonu. Wujku Tommy, która jest godzina? Muszę z nim porozmawiać, mamy tu... Wujku? Halo? Okay. O co chodzi? Ja steruję ją. O. A to jest to kółko, czy mogę coś zobaczyć? Nie ma sygnału. Okej. Okay. Dobra. Jesteśmy sobie teraz z Sarą. Cholera. Zapomniałam mu jej dać. Dinuś, otwórz R. Dear Dad, let's see. You're never around. Aha, F czytaj. O! Nie jesteś z Kameliną. Jeszcze. Wszystkiego najlepszego. Drogi tato. No więc tak. Nigdy cię nie ma. Nie znosisz muzyki, którą kocham. Właściwie to... To są za życzenia. No gardzisz moimi ulubionymi filmami, ale tak czy siak, jakimś cudem co roku zostajesz najlepszym tatą na świecie. Jak ci się to udaje? Wszystkiego najlepszego, tatku. Spoko. Odłóż. To jak mam? Nie mam. A. Jeszcze jest do obadania? Chyba nie. Dobra, to wychodzimy. Idziemy zaalarmować tatę. Wyskoczy tu jakiś zombiak już na pewno od razu. Tato? Dziwnie, dziwne sterowanie, nie wiem czy mi się podoba. Texas Herald. 100% pacjentów więcej z powodu nieznanej infekcji. Okoliczne szpitale pękają w szwach.
FDA rozszerza listę skażonych roślin, żywność wycofana z obrotu na masową skalę. Agencja Żywności i Leków wciąż prowadzi na terenie całego kraju badania nad roślinami, które być może zostały skażone pleśnią. A, guzior tam był. Początkowe raporty wysłane do dostawców mówiły o roślinach importowanych z Ameryki Południowej. Ci to zrobią wszystko, żeby tamtych obwinić. Obecnie jednak lista jest dłuższa i zawiera państwa Ameryki Środkowej oraz Meksyk. Oczywiście. Część firm dobrowolnie wycofała swoje produkty ze sklepowych półek. Agencja planuje opublikować rozszerzoną listę produktów spożywczych według... Zacznę na stronie trzeciej. Policja, szalona kobieta zabija męża i trzy postronne osoby. Wczorajsza interwencja miejscowego działu policji w Westlake Hills, poprzedzona wielokrotnymi zgłoszeniami na numer alarmowy, skończyła się rozlewem krwi. W odkryciu śladów brutalnej zbrodni funkcjonariusze zostali zaatakowani przez Sandrę Rivers, która ukrywała się w pobliżu miejsca zdarzenia. Okej. Okay. A ty miałeś szukać. Mogę na przykład się wysrać? Tatusiu? Jaka chata w ogóle wielka. Jesteś tu? Mają związek z przetaczającą się przez kraj gdzie pandemią. Jesteś, tato? Dowiadujemy się, że zarażeni wykazują wzmożoną agresję i ze względu na zaistniałą sytuację władze... Już mamy wyciek gazu. Zdaje się, że mamy tu zamieszanie spowodowane... Co to było? O Boże! Tato! No i co? A jeszcze po schodach chyba. Tam były schody? Tato! Co się dzieje? Wow, wow, wow. To jego telefon. Perka stoi. Nieodebranych połączeń? Gdzie jesteś, do cholery? Odedzwoń. Zaraz będę. Kartka na lodówce. I'm going to be home late tonight. Go ahead and order food. Do in the morning that. Gdzie on jest? Miało nie być strasznie, a buduje się jakieś takie napięcie, że jakby miało być. Gdzie byłeś? Sara, list ci nie jest? Ta. Wchodził tu ktoś? Nie, niby dlaczego? Nie podchodź do drzwi! Nie ruszaj się stamtąd! Tato, przerażasz mnie. Co się dzieje? Tu Cooperowie. Coś jest z nimi nie tak. Chyba są chorzy. Chorzy na co? Jezu! Jimmy! Tato! Skarbie, chodź tu, chodź tu! Jimmy! Jimmy, podchodź! Jimmy, ostrzegam cię! Nie rób tego! Idź! Idź! Zabiłeś go. Sara? Rozmawiałam z nim rano. Posłuchaj mnie. Tutaj dzieje się coś złego. Musimy stąd uciekać. Rozumiesz mnie? Tak. Tommy, chodź. Chodź. Ale dzielna dziewucha, co? Gdzieś ty się podziewał. Masz pojęcie, co tam się dzieje? Zdążyłem zauważyć. Tommy? Cholera. Cały jesteś we krwi. To nie moja. Jedźmy stąd. Mówią, że połowa ludzi w mieście zaświrowała. Czy możemy już jechać?
zaradzili się pasożytem czy coś. Powiedzmy, co się stało. Później. Hej, skarbie. Jak się czujesz? Dobrze. Może włączymy radio? Tak, jasne. Dzięki. Wysiadły komórki. Radio. Po prostu super. Przed chwilą speaker gadał jak najęty. Mówił, gdzie jechać. Mówił, że wojsko rozstawia blokady na autostradzie. Nie wjedziemy do hrabstwa Travis. Musimy stąd spadać. Pojedź 71, tak wiem. Faktycznie jest dobry dubbing, muszę to przyznać. Pewnie dużo. Znalazłem całą rodzinę z masakrą. Tommy! Tak. Przepraszam. O. Chryste, jak to się stało? Nie wiadomo. W innych miastach nie jest lepiej. Na początku mówili, że chorują tylko ludzie na południu. Teraz podają, że we wszystkich stanach. Zgadza się. Jesteśmy bezpieczni, zaufaj mi. Okej. Czemu tylko w miastach? Zobaczmy, czego chcą. Co ty wyprawiasz? Jedź! Joel, mają dziecko. Wiem! Przecież mamy miejsce. Nie zatrzymuj się, Tommy. Czekajcie! No, to jest trudny dylemat moralny. Co zrobić w takiej sytuacji? Ktoś inny się zatrzyma. Ktoś inny, no. Co byście zrobili? Wszyscy wpadli na ten sam cholerny pomysł. Może moglibyśmy się cofnąć? To jest kurwa, dawaj! Kurwa mać! Zawracaj! Tommy! Tommy! Ja pierdolę! Bardzo stał na końcu. Co to kurwa było, widziałeś? Tak, widziałem. Boże, skręć tutaj. O nie. Ruszcie się, ludzie. Przed czym oni uciekają? Zabierz nas stąd, staram się. O nie. Nie możemy się tu zatrzymać, to... Przejadę przez nich do chuja. Szybko, wycofaj! Są też za nami. Tam. Trzymajcie się. Jedź! Uważaj! Chodź. Tatusiu? Hej. Hej! Wracaj, skarbie. Wracaj. Przerąbane w takiej sytuacji być z dzieckiem. Cały czas bym był o nią zesrany. Tato? Jestem tu, skarbie. Jestem. Podaj mi rękę. Co się stało? Noga mnie boli. Mocno. To mocno. Musimy uciekać. Złamana. Osłaniaj nas! Chodź, Łoko! Trzymaj się mnie! A ja mam biec? Tato, boję się! Joel, uważaj! Zamknij oczy, skarbie! Okej. Ci ludzie się palą! Patrz na mnie, skarbie! Dobrze. Gdzie? Wszystko będzie dobrze. Obiecuję. Tato!
Tu! Nie? Uciekajcie, ich jest za dużo! Zajebiste gówno! To dobrze, chciałem. O, znowu jej głową uderzyłem w ścianę. Chory. Nie żyje! Cholera! Zaraz będziemy na miejscu. Za momencik. Przechodzą przez płot. Nie zatrzymujcie się, szukajcie wyjścia. Dalej! Nie da się jakoś sprintować? Ruchy! Dotrzyjcie do autostrady! Idź, ty masz Sarę, ja im ucieknę! Kotami! Spotkamy się tam! Szybko! Na to nie możemy go zostawić! Może nie będzie. Jeszcze kawałeczek. Cienie widzę. No, widzę. Tato? Gdzie ja mam biec? Ło! Już dobrze, kochanie, jest spokojnie. Hej! Potrzebujemy Stać. Pomocy! Tak, no, chyba ten fragment widziałem. Chyba masz łamaną nogę. Okej. Nie jesteśmy chorzy. Mam dwoje cywili na obrzeżu strefy. Czekam na rozkazy. Tato, co z Wojkiem tam? Wrócę po niego, gdy znajdziemy schronienie, okej? Jest z małą dziewczynką. Ale... Tak jest. Słuchaj, przeszliśmy przez piekło. Potrzebujemy tylko... Nie... Ta. Piema się mogła. Sara oberwała, nie? O nie. Sara? Przesuń rączki, skarbie. Wiem, kochanie, wiem. O Boże. Posłuchaj, wiem, że boli, skarbie. Nic nie będzie, nie zasypiaj, czekaj. Podniosę cię. Wiem, kochanie, wiem, że bardzo boli. Chodź, maleńka, proszę. Wiem, skarbie, wiem. Sara? No ale przypał. Kochanie. Nie rób mi tego. Nie rób mi tego. Proszę. Proszę. Można sobie tylko wyobrażać, jak to strasznie musi boleć, nie? Potwierdzono już ponad 200 ofiar śmiertelnych. Gubernator ogłosił stan wyjątkowy, który wiąże się z ograniczeniem przemieszczania się. Na ulicach leżały dziesiątki, setki ciał. Świat pogrążył się w panice, gdy wyciekły raporty Światowej Organizacji Zdrowia, w którym stwierdzono, że najnowsze testy szczepionek nie powiodły się. Gdy znika biurokracja, społeczeństwo wreszcie jest w stanie wziąć sprawy w swoje ręce. Los Angeles to najnowsze miasto, w którym ogłoszono stan wyjątkowy. Wszyscy mieszkańcy muszą zgłosić się do odpowiedniej strefy kwarantanny. Zamieszki trwają już trzeci dzień, a zapasy żywności dramatycznie się kurczą. Do obydwu ataków przyznała się grupa używająca nazwy Świetliki. Ich rzecznik prasowy wzywa do wznowienia działalności wszystkich organów władzy. Protesty wybuchły po egzekucji kolejnej szóstki domniemanych Świetlików. Nadal możecie do nas dołączyć. Pamiętajcie, gdy zgubicie się w ciemności, szukajcie światła. Uwierzcie w świetliki. No to są te świetliki. Lato. O, jej. Dwadzieścia lat później. Czyli on jakoś przetrwał? Zaraz, moment. Co, zaraza się skończyła? Czy jak to teraz wygląda? Pani? Miły poranek?
To zaraz będzie miłe, tylko se łyknę. A ja przyniosłam ci wiadomości. Gdzie byłaś też? W zachodniej dzielnicy. Robiliśmy tam przerzut. My mieliśmy robić przerzut. No wiesz, mówiłeś, że chcesz być sam, pamiętasz? Spróbuję zgadnąć. Do wymiany nie doszło, a klient zwiał z naszymi tabletkami. Nie tak było? Wszystko poszło bez problemów. A za te kartki wyżyjemy kilka miechów, lekko. Powiesz mi, co to jest? Kiedy tu wracałam, napadło mnie nagle dwóch pieprzonych dupków, jasne? Może dostałam parę strzałów, ale... Poradziłam sobie, tak? Daj mi to. Któryś z tych dupków przeżył? Źle się wycierasz, daj mi to. Bardzo śmieszne. A wiesz przynajmniej, kim byli? Posłuchaj, oni są nieważni. Przede wszystkim ważne jest to, że to Robert, kurwa, ich nasłał. Nasz Robert. Dobrze wie, że go ścigamy. Wydaje mu się, że nas uprzedzi. A to sprytny sukinsyn. Nie. Nie jest aż tak sprytny. Wiem, gdzie się zaszył. Chyba żartujesz. No gdzie zasypasz? Zaszywasz zazwyczaj w dupsku, nie? Nie wiem, jak długo tam będzie. Jestem gotowy. Idziemy? Jestem za. Okej. Na razie wciąż więcej oglądania niż grania. Wyczuwam mało ciekawy odcinek. No to się pośpieszmy. Wyznaczyli mnie do pracy na zewnątrz. Kamera jest trochę za blisko, miałbym się przyzwyczaić. Ładnie to wygląda. Uwaga! Mieszkańcy zobowiązani są do noszenia służbowych dokumentów i okazywania ich na żądanie personelu służb porządkowych. Patrz, nie otworzyli jeszcze. Pewnie znowu brakuje jedzenia. Wiesz, tutaj. Dodaj mi te papiery. No. Dokumenty. Proszę. Czego tu szukacie? Wolny dzień. Odwiedzam kolegę. Dobra, wchodźcie. Dzięki. No to poodwiedzane. Zamykaj! Okej. No, jaka trudna klawiszologia. Opatrzone, okej? Okay? 7, wybierz apteczkę. Zamknął wszystkie punkty. Dobrze, że mam myszkę Redragon Firestorm. Nie będę musiał tu na klawiaturze naciskać. Widzisz to gówno? Byłam tam.
Jak tam we wschodnim tunelu? Ej, czysto. Użyłem go. Nie ma patroli. A ty dokąd? Z wizytą do Roberta. Ty też? A kto jeszcze go szuka? A, Marlin? Wypytywała o niego. Chciała go znaleźć. Marlin? A czego świetliki chcą od Roberta? Myślisz, że mi powiedział? Co jej powiedziałeś? Prawdę. Nie mam pojęcia, gdzie się zaszył. Słusznie. Dobra, trzymaj się z dala od kłopotów, okej? Okay? Wojskowi niedługo będą tu szaleć. Tak, na razie. Marlin szuka Roberta? Co o tym myślisz? Nie podoba mi się. Nie wiem, nie znam ich. Musimy go znaleźć, zanim zrobią to świetliki. Świetlików też nie znam. To tutaj. Cześć. Co tam słychać? Zaczyna się robić gorąco. A jak tutaj? Cicho. Ani śladów wojskowych czy zarażonych. To chciałam usłyszeć. Joel, co? Pomóż mi z tym. Okej. Uważajcie na siebie. Niech się stanie światło. Uff, Jezu, ale tu wali. Nie powinni to wrzucać, czego popadnie. Bierzmy nasz sprzęt. Cały czas leżą tu nasze plecaki. Moja żona jak wchodzi do tego pokoju po live'ie, tak samo. Jezu, ale to wali. Ja nie mogę pudłować? Widziałaś, jak gram w CS-a? Kobieto! Dobra, kowboju. Podsadź mnie. Nie ma amunicji, więc sobie przeładuję. Chciałem cię podsadzić tu. Gotowy? Tak jest. Chodźmy. Dobra. Uważaj. Zawsze uważam. To podchwytliwe pytanie. Dawno nie byłem na zewnątrz. Prawie jak randka. No cóż, jestem romantykiem. Tak, to widać. To też. Gdzie drabina? Musi być gdzieś tutaj w okolicy. Co, mam misję znaleźć drabinę? O. Jest! Super, przynieś ją. Przestań mi rozkazy wydawać. Szefowa się znalazła. Damy przodem. Dama. Popatrzeć na tyłek. Chyba mnie z kimś pomyliłeś. Rzadko się mylę. Tędy. Czy ja muszę tutaj, jak tak z nią sobie idę, nie wiem, zaglądać w jakieś zakamarki, coś tu poznajduję, czy coś? Nie no, nie da się otwierać szafek. O kurczę, gdzie poszłaś? Tędy. Myślisz, że Robert wciąż ma naszą broń? Lepiej, żeby miał. Jak już odzyskamy, to warto bez problemu go rozładujemy. Bo kiedy kolejna dostawa? Bill ma ponoć załatwić więcej leków jest daleko. Amunicji w przyszłym miesiącu. Czekaj, zarodniki. Gdzie? Co? To? Jak lata w powietrzu.
Oni się biorą do cholery. Ostatnio było tu czysto. Coś się tu rozpłynęło. Ostrożnie. Mamy winnego. To świeże zwłoki. Zajebiste gówno! Uła. Przyciśniemy się tędy. Nic ci nie jest? Ta. Ten cholerny sufit się wali. Uważaj. Tędy. Spokojnie. Jest! Ostrożnie, ostrożnie! Pomocy! Maska mi się zepsuła. Proszę, nie chcę się przemienić. Błagam. Co chcesz zrobić? Spadamy stąd. Nie chciałeś się przemienić, ja tylko mu pomogłem. O nie! Jesteśmy zgubieni! No ich tu jest dwójka. Co jest? Wstawaj, walcz! Jak się walczy? Dobra, to już wszystkie. No, wystrzelałem się z naboi. Miejmy nadzieję. Wracajmy do miasta. Naboja mi daje jakiegoś. Gdzie się wracamy? Wyglądasz za dobrze. Masz? Przyda się. Okej. Okay. Gdzie się wraca do miasta? Skąd myśmy przyszli? Ściągał tej maski. Przykro mi! Świeże powietrze. Właśnie dlatego lubię być na zewnątrz. Powiedz Billowi, żeby ci skołował odświeżacz powietrza. Nowy pomysł. Szkoda tylko, że są przeterminowane. Śmieją się ze mnie. Czy ja w to nigdy nie grałem? Cholera, deska spadła.
No to kładź się, żebym miał po czym przejść. Byłbyś tak dobry. Idę. Hej, podaj mi ją. Ciężka jest. Dam radę. Okej. O, okej. Ja tu zostaję. Dzięki, w porządku. Proszę bardzo. Ja to co? Rusz tu swoje 4 litery. No jak ja mam tam tak wejść? Muszę tamtędy? Przez tamte schodki? Tu nie doskoczę. A, tutaj. Czemu się sam nie prostuje, tylko zostaje pochylony? Chodźmy, czy w pobliżu nie ma żołnierzy. Czysto. Chodźmy. A jak się walczy wręcz? Bo ja tam tak jak oni mi... Tak jak mi mówili, że mam go pochwycić, to naciskałem E, ale nie łapałem. Dopiero jak F chyba nacisnąłem, to mu wyładowałem tubę. Podnieś tę amunicję. Na pewno się przyda. No jak? Hej, mały. Sprawdź, czy droga wolna. Żadnych żołnierzy czy ludzi Roberta, okej? Okay? On wie, że do niego idziemy. To tylko dodaje pikanterii. Dobra, chodź. Hej, Tess, hej, Tess! Hej, ślicznotka, co tam? Masz jakiś towar? Nie teraz, Tess. Nie, spoko, spoko, spoko. Mam nie kartę. Teraz, słyszysz? Okej, okay. Rozumiem. Nie ma co być pierwszy. Elo, elo. Siemano. Zepsujesz, kupujesz. Tess. Cześć. Dawno cię nie było. Czy niczego nie dotyka. Okej. Okej. Malik, oczywiście. Z tobą. Chodźcie. Gangster. Co to? Stare dzieje, nie pytaj. Bujałaś się kiedyś z Malikiem? Trzymał przeróżne śmieci w tej fabryce. Ej, czekaj, stary. Tak. To dawaj żyrafę. O, żyrafę, kurwa, dawaj. Gdzie ja mam iść? A to tak czeka. Aha, do tego miałem podejść. Szukam Roberta. Nie widziałem go. Przechodził tędy? Pół godziny temu. Poszedł na nabrzeże. Tam jest.